Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj nadaję z wiedźmińskiego domu. Bujam się lekuchną w hamaku, podobno brazylijskim. I chciałam się dzisiaj podzielić z wami opowieścią z domu Komu mruczy kot? Pod tytułem Ślady na piasku. Zbliżają się wakacje. Może warto pewne rzeczy sobie przypomnieć, uświadomić. Ślady na piasku. Ulotne, eteryczne. Trwają tyle, ile zajmuje odpływ i przypływ fal. Wyraźne, przez małą chwilę znikają pochłonięte przez zachłanne morze. Zupełnie tak, jak nasze działania i starania w codziennym życiu. Czasem udaje się zachować na dłużej wzniesioną budowlę, jeśli wzbudza zachwyt i szacunek dla pracy budowniczego, tak jak zamek z piasku. Wielu spacerujących po plaży doceni wysiłek, omijając dzieło powstałe z pracy rąk i umysłu, jak to w życiu. To, co budowane z pomysłem, fantazją i starannością, zyskuje w oczach społeczeństwa. To, co powstaje z zachłanności, na byle jakim fundamencie, ulega zrujnowaniu wcześniej czy później, rozpadając się przy pierwszych trudnościach lub niszczone w odwecie. Bywa i tak, że budowla trafia na wandali, którzy nie mają szacunku dla nikogo i niczego. Wówczas wszyscy się dziwimy, lecz nie szukamy głęboko przyczyn takiego stanu rzeczy, zapewne lękając się tego, co moglibyśmy w nas samych zobaczyć. Obojętność wobec innych, znieczulica wobec tego, co nas nie dotyczy bezpośrednio, brak odwagi stawiania czoła temu, co jest destrukcyjne i nas rani, czy wreszcie strach przed uczciwością wobec samego siebie w ocenie własnego postępowania w życiu i jego oddziaływania na innych. Zamki z piasku to marzenia, mrzonki i fantazje. Twierdze, wieże, fosy, podkopy i tunele, mosty i częstokoły i wreszcie powiewające białe flagi na flankach. Kształtowanie terenu wokół, używanie dostępnych materiałów, wznoszenie fortyfikacji przed wyimaginowanym złem tego świata i budowanie pomostów łączących nas z jego przyjazną częścią. Zabawy z dzieciństwa zdają się nie odbiegać tak bardzo daleko od podejmowanych działań w dorosłości, w budowaniu bezpiecznego domu. A jednak, pomimo lub w wyniku naszych wielu starań i działań, życiowe domy ulegają zniszczeniu lub modernizacji, reorganizacji i przebudowie, wznoszeniu dodatkowych murów odgradzających od przewidywanych niepowodzeń lub budowanie kładek łączników z nowymi wyzwaniami, trendami i kierunkami obranej drogi. Każde nowe doświadczenie to jak nowy element puzli. Patrząc na dzieci i zapał, z jakim budują i przebudowują swoje budowle, całkowicie zatracając się w procesie tworzenia, z beztroską o jutro i radością z dzisiaj, z tu i teraz, tak sobie myślę, że warto się im uważniej przypatrywać i czerpać przykład z ich entuzjazmu i braku zmartwień na przyszłość. Czyż nie lepiej marzyć i kreować myślami rzeczywistość, jakiej chcemy? Po co wysyłać negatywne sygnały w przyszłość? Czy po to, by właśnie takie negatywne wibracje w niej odebrać? Siła ludzkiego umysłu tkwi w pozytywnym myśleniu, które kształtuje świat i ma wydźwięk w jego materialnym i duchowym wymiarze. Budujmy więc zamki z piasku i pozostawiajmy nasze ślady, pomimo wiedzy o trudnościach i nieuchronności cyklicznych zmian, na przekór burzom i powodziom. Po każdej wszak zawierusze wschodzi słońce i budzi w nas nowy dzień. Kochani, ta książka
powstała w 2016 roku. A mamy teraz niesamowity czas zmian. Całkowite przewartościowanie systemu. Sprawdzenie siły ludzkiego ducha. I jest to czas niezwykle ciekawy i bardzo transformujący. Jednego, czego mogę Wam życzyć, to pozostawania w prawdzie, w swojej prawdzie i radowania się każdą minutą, każdym momentem, cieszenie się jak dziecko ze wszystkiego, co się wokół dzieje i zostania cały czas w stanie pozytywnego, radosnego spojrzenia na świat, bo dużo się dzieje, bardzo dużo, a tylko radością będąc jesteśmy w stanie przejść przez te wszystkie zmiany i odnaleźć się na nowej ziemi. I niech tak zostanie. Do następnego.